Pan z wami i z Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Pała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów, wstrzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obudnicy czynią, w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam Wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś Ty dajesz jałmużnę, niech nie wielewa Twoja ręka, co czyni prawa, aby Twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, weź do swej izdebki, zamknij drzwi i móc się do ojca twego, który jest w ukryciu, a ojciec Twój który widzi w ukryciu odda Tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam Wam, już o trzy, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namasz sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu Twemu, który jest w ukryciu. A ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Żyj, Duchu Święty. Daj na łaskę radosnego i pokornego nawracania się, podążania śladami Chrystusa, które z miłością krzyżowaną aż do szczytów nieba, przejść przez Maryję. Maria, 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 Szalaj, Melochenu, Melochenu, Adonaj, Adonaj, Adonaj. Święty Paweł e, objawia Koryntianom w chrześcijan w tym mieście w Koryncie. Że Jego posłanictwo jest czynione w imieniu Chrystusa. Tak naprawdę to Bóg przez apostoła udziela napomnień. W imię Chrystusa prosi wszystkich, aby się pojednali z Bogiem. Pojednanie z Bogiem, jedność z Nim. To znaczy bycie uwolnionym od wszelkiego grzechu i zła. I to jest czynione w imię Chrystusa, dlatego że Chrystus pokonał grzech. Jest napisane też z drugiej strony, że On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu. Chrystus umęczony, cierpiący, konający wziął na siebie wszystkie grzechy nasze. Które ludzie popełnili, popełniają i będą popełniać aż do końca świata. On przecież nie zdał grzechu, bo nigdy grzechu, nawet powszedniego, nie popełnił. W pewnym sensie, jak jest tutaj napisane, stał się grzechem. W tym sensie, że właśnie wziął grzechy całego świata. To trzeba tak rozumieć. Niedosłownie przecież Chrystus nie stał się wprost rzeczywiście grzechem, tylko wziął na siebie grzechy. Więc te grzechy zostały zniszczone, zgładzone. A więc modliwe jest teraz pojednanie z Bogiem, bo przeszkoda do pojednania z Bogiem, grzech, została usunięta. A więc pojednajmy się z Bogiem, zachęca święty Paweł. Nie ma innego wejścia, aby osiągnąć życie, być w Królestwie Bożym. Jezus Chrystus jest sprawiedliwością Bożą, to znaczy jest Jedyny człowiekiem sprawiedliwym, który jako niewinny baranek mógł na siebie wziąć winę całej ludzkości. Inny człowiek winny nie mógł umrzeć za winnych. Grzeszny za, grzesznik nie, za grzeszników nie mógł umrzeć. Umarł niewinny, sprawiedliwy. I święty Paweł dalej prosi, zachęca, współdziałajcie z Nim, z Chrystusem, bo my z Nim współdziałamy i napominamy Was, abyście na próżno nie przyjmowali łaski Bożej, bo gdybyście znowu odeszli od Boga, od Chrystusa, to przyjęcie łaski Bożej wcześniej zostałoby zmarnowane. I prosi, pamiętajcie, że teraz jest czas pomyślny. Że to jest czas, w którym Bóg Cię wysłuchuje. Jest to dzień zbawienia, ten czas, który daje Bóg nam teraz, przychodzi nam z pomocą. Oto teraz czas upragniony, to między innymi ten czas rekolekcji, czas wielkiego postu. Oto dzień zbawienia. Dzień zbawienia można rozumieć jako e, od przyjścia Chrystusa, od Jego zmartwychwstania, aż do Jego przyjścia w chwale ostatecznym, to jest jeden wielki mistyczny dzień zbawienia, dzień miłosierdzia. A więc dzień, czyli światło, czyli jasność. Więc Bóg nam daje jasność swoją, światło przez swojego Syna. Nie zmarnujmy tego opragnionego czasu. Dobrze przeżyjmy ten dzień zbawienia. Ten dzień zbawienia to również w pewnym sensie nasze życie, od poczęcia aż do śmierci, ma być takim dniem zbawienia naszym, który przeżywamy pod opieką Jezusa, ukrzyżowanej miłości. Ona zaprowadzi do wiekuistego zbawienia, do pojednania z Bogiem, pełnego w niebie, to miejsce pełnego pojednania z Bogiem. Ale tutaj trzeba, abyśmy rozpoczęli ten proces pojednania z Bogiem Ojcem. Jezus nam w tym towarzyszy pomaga i zachęca, przyjmijcie łaskę Bożą. Nie marnujcie jej. To jest czas upragniony przez wasze dusze i czas upragniony przez moje miłosierdzie. Dzień zbawienia już jest.